Pani Barbara Wierzbowska-Lebiediew, prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów. Dzień dobry, witam Panią Dzień dobry. pięknie. No a tematem naszej rozmowy, proszę Państwa, jest całkiem nowa placówka, nowa szkoła, która powstała czy powstaje w suwałkach. Niepubliczna, terapeutyczna szkoła podstawowa bajka. Bajka będzie jak w bajce, tak? Tak, właśnie jednym z celów naszej szkoły jest to, aby dzieci czuły się mniej jak w bajce. Jest... Czyli tworzyły ją i bawiły się, rozwijały. Skąd uczytyły. proszę powiedzieć pani prezes skąd potrzeba powołania takiej placówki? Wszyscy uczniowie naszej szkoły byli członkami terapii specjalistycznych. Czyli chodzili do logopedy na zajęcia integracji sensorycznej, na terapię pedagogiczną przez wiele lat w zasadzie od urodzenia, ponieważ są to dzieci, które dość wcześnie zostały zdiagnozowane jako dzieci z autyzmem lub zachowaniami autystycznymi związanymi z innymi problemami w rozwoju psychoruchowym, czy chorobami neurologicznymi, czy chorobami psychicznymi. W wyniku terapii dzieci osiągnęły pewien poziom rozwoju, dobry poziom rozwoju powiem i, i osiągnęły wiek, który predysponuje ich do rozpoczęcia nauki w szkole. Dobry poziom rozwoju w tym przypadku to, to jaki dobry poziom? To znaczy poziom, który daje nadzieję na osiągnięcie poziomu takiego jak wszystkie dzieci, które nie mają problemów rozwojowych, czyli w tej chwili na poziomie szkoły podstawowej, masowej. Taka innowacja naszej szkoły, różniąca ją od szkoły specjalnej jest właśnie to, że będziemy pracować zgodnie z programem edukacyjnym, podstawą programową właściwą dla szkół masowych, hmm. bez ograniczeń poziomu nauczania. Hmm. Natomiast jeszcze przepraszam, jeżeli mogę powiedzieć, co będzie różniło od szkoły masowej. Mianowicie to, że będzie praca bardzo indywidualna z każdym uczniem i będziemy stosować specjalne metody pracy. Specjalne, czyli dostosowane do indywidualnych potrzeb psychoruchowych dziecka. Pani Prezes, jeszcze jedna kwestia. Rodzice, jaką rolę oni tutaj odegrają, czy oni będą też uczestniczyli w części zajęć lekcyjnych, czy to yy, będą też zajęcia z udziałem rodziców? Yy, to będzie szkoła dzieci. Aha. Szkoła dzieci i szkoła ich rodziców. To będzie taka szkoła, jak, jaką oni sobie stworzą. To będzie bajka po prostu. <laughs> Czyli rodzice będą decydować o, to, o tym, co chcą dla swojego dziecka, jak chcą go rozwijać, jakie mają plany w stosunku do niego i będą bezpośrednio wpływać na to, jak szkoła będzie wyglądała i jak będzie pracowała.